Pryzmat. Para, Radio Pryzmat. Przystanek Kraków. Nauka skarbem drogim, tak bogatym jak ubogim. I bogactwa często giną, lecz nauki nie przeminą. Natalio, jak myślisz, pióra którego słynnego poety są to słowa? Wydaje mi się, że jest to jedna z myśli Jana Kochanowskiego. Masz rację, cieszę się, że wspomniałaś jego nazwisko, ponieważ dzisiaj zabieramy naszych słuchaczy na niezwykłą podróż w czasie. Wraz z naszym gościem cofniemy się do epoki staropolskiej, czyli dość daleko, aby zobaczyć, jak wykształcenie zdobywali słynni twórcy epoki renesansu czy też baroku, ale zobaczymy też, jak wygląda teraźniejszość. Na audycję zapraszają Aleksandra Pikul i Natalia Kuniec. Zacznijmy od średniowiecza. Średniowiecze to epoka w literaturze, która skoncentrowana jest na motywach religijnych. Czy była mowa o tematyce świeckiej w średniowieczu? Tak, oczywiście powstawała wówczas również literatura podejmująca świecką problematykę. Zresztą kategoria świeckości stosowana w odniesieniu do piśmiennictwa średniowiecznego jest dużo bardziej pojemna niż dziś. W zasadzie za świeckie uznaje się wszystkie utwory, które nie mają charakteru ściśle religijnego. Mowa tutaj oczywiście o tekstach zarówno w języku polskim, jak i po łacinie, tekstach pisanych prozą lub wierszem. Trzeba tu wymienić choćby dzieła historiograficzne, spośród których najbardziej znane są oczywiście kroniki Gala Anonima i mistrza Wincentego Kadłubka, ale też roczniki Jana Długosza. Do naszych czasów zachowała się również łacińska poezja okolicznościowa, która związana była z życiem dworskim, a także polska poezja świecka. Twórczość poetycka po polsku jest dosyć późna, bo pochodzi z XV wieku. Wynikało to przede wszystkim z dominacji wówczas tradycji ustnej. Poza tym wiele tekstów rękopiśmiennych najpewniej nie przetrwało do naszych czasów. Mimo to można mówić o sporej różnorodności tematycznej i gatunkowej tej literatury. Znane są średniowieczne wiersze o tematyce obyczajowej, satyrycznej czy okolicznościowej, ale też utwory miłosne i dydaktyczne. Przykładowo kwestie obyczajowe podejmuje najstarszy znany utwór poetycki po polsku o tematyce świeckiej, czyli wiersz o chlebowym stole Przedsława Słoty z Gosławic. Dzieło to nawiązuje do europejskiej parenetyki dworskiej, przedstawia znaczenie obyczaju biesiadnego i wskazuje normy, które dzisiaj pewnie nazwalibyśmy savoir-vivrem przy stole. Z kolei anonimowy wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego wpisuje się w nurt poezji okolicznościowo-politycznej i opowiada o zamordowaniu przez krakowskich mieszczan rycerza Andrzeja Tęczyńskiego. To dzieło z kolei jest dla nas takim świadectwem ówczesnych konfliktów szlachecko-mieszczańskich. Tematyki stanowej dotyczy też satyryczny wiersz o incipicie Chytrze bydlą spany kmiecie, czyli tak zwana satyra na leniwych chłopów. Z kolei w tym utworze stan kmiecy został przedstawiony z perspektywy szlachty. W średniowieczu powstawały też teksty z pogranicza twórczości religijnej i świeckiej. Mam tu na myśli popularną poezję dydaktyczno-eschatologiczną, czyli taką, która poruszała tematykę śmierci i rzeczy ostatecznych. Spośród tej grupy najbardziej znane są Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią i Skarga umierającego. Myślę, że już choćby tych kilka przykładów pokazuje, że średniowieczne piśmiennictwo świeckie jest nurtem bogato reprezentowanym. Z Pani słów wynika, że tematyka świecka była bardzo różnorodna. W takim razie zapytam, czy były tam jakieś motywy studenckie, albo czy może studenci sami podejmowali się swoich prób literackich? Owszem, z okresu średniowiecza pochodzi również tak zwana poezja żakowska. Zajmuje ona w polskiej literaturze miejsce analogiczne do tego, które na zachodzie Europy ma poezja wagantów, czyli wędrownych żaków. Tworzyli oni przede wszystkim pieśni biesiadne, erotyki i satyry. W Polsce autorami podobnych wierszy byli głównie studenci Akademii Krakowskiej. W XV wieku uczelnia ta ściągała do miasta tłumy młodzieży, która wywodziła się z różnych warstw społecznych, głównie z mieszczaństwa. Oczywiście edukacja dawała im nadzieję na awans społeczny. Studenci mieszkali w Bursach, gdzie powstawały łacińskie wierszowane zbiory zasad postępowania, czyli takie regulaminy obowiązujące w tych miejscach.
I właśnie między innymi w tych rękopiśmiennych księgach zachowały się przykłady poezji rzakowskiej. Niektóre z nich jasno dowodzą, że los średniowiecznego Rzaka Jagiellońskiego często był nie do pozazdroszczenia. Najbiedniejsi studenci zmuszeni byli do żebrania o jedzenie w klasztorach i prywatnych domach. Dowodem na to są tak zwane utwory żebracze, czy inaczej proszalne, które były recytowane albo odśpiewywane pod drzwiami bogatych mieszkańców miasta. Takim okresem, który przynosił krakowskim Żakom odrobinę radości, był tydzień zaczynający się od 15 października, czyli czas tak zwanych zabaw żakowskich. Scholarzy porzucali wtedy swoje obowiązki i wylegali na ulice miasta, żeby uczestniczyć w zabawach. Zabawy te przypominały te karnawałowe. W tym czasie studenci przejmowali władzę w mieście i dało to oczywiście początek obchodzonym obecnie w maju juwenaliom. Z okazji studenckiego święta oczywiście powstawały również utwory poetyckie, spośród których kilka zachowało się do naszych czasów. Niektóre z nich opisują na przykład wybór żakowskiego króla oraz zwyczaj obdarowywania nauczycieli kogutami. Kiedy zdecydowałaś się na wybór klasy o profilu humanistycznym i następnie na studia w tym kierunku, jakie stereotypy słyszałaś? Wydaje mi się, że głównie słyszałam to, że do klasy o takim profilu idą osoby, które nie wiedzą, co mają wybrać. Nie lubią na przykład matematyki albo myślą, że to będzie najłatwiejsza opcja. Mówiono mi też, że nie znajdę dobrze płatnej pracy. Co więcej, słyszałam też, że profil humanistyczny jest mało wymagający i mało ambitny. A jakie są plusy i minusy bycia humanistą? Zdecydowanie największym minusem jest to, że często nie jesteśmy postrzegani jako osoby inteligentne, które rzeczywiście interesują się kierunkiem, jaki wybrały, no i które nie mają perspektyw. Często też porównuje się nas z osobami o umysłach ścisłych i w takich sytuacjach, no niestety, często ocenia się nas negatywnie. Jeśli chodzi o plusy, to cenne jest to, że może trochę inaczej patrzymy na świat. Mimo wszystko mamy wiele opcji rozwijania się. Jak to się stało, że zaczęłaś zajmować się sztuką i założyłaś nawet własny zespół muzyczny? Myślę, że to właśnie klasa o profilu humanistycznym zbliżyła nas do siebie. Dziewczyny, które tworzą ze mną zespół, wybrały ten profil tak samo jak ja, świadomie, wiedząc, że chcą się rozwijać na płaszczyźnie muzyki. Później na studiach poznałam wiele osób, które również interesują się sztuką. Na przykład działają w teatrze, piszą własne teksty. Niekiedy słyszy się, że profil humanistyczny jest łatwy, a studia są mało wymagające. Jak to postrzegasz? Wydaje mi się, że z mojej perspektywy wygląda to trochę inaczej. Jako osoba, która ukończyła taki profil, mogę powiedzieć, że wcale nie jest to łatwe zadanie. Ilość tekstów, które musimy przeczytać, zrozumieć i omówić, jest naprawdę duża i wydaje mi się, że wielu osobom mogłaby naprawdę sprawić problem. Nie należy też zapomnieć o wiedzy teoretycznej, którą musimy przyswoić, zachowując przy tym umysł otwarty na interpretację wychodzącą poza schemat. Nauka, zajmowanie się zespołem i gra w teatrze. Czy rzeczywiście ciężko to wszystko ze sobą pogodzić? Na pewno jest to dosyć wymagające, ponieważ działanie w kilku kierunkach w tym samym czasie jest dosyć niełatwym zadaniem, ale myślę, że moja pasja i moje poświęcenie do muzyki, sztuki i języków wiele wynagradza. Bardzo doceniam też, że mogę rozwijać się na tak wielu płaszczyznach. Czy twoim zdaniem bycie humanistą rzeczywiście uniemożliwia znalezienie dobrej pracy? Myślę, że jest to mit. Ponieważ jeśli ktoś rzeczywiście jest poświęcony byciu humanistą, to wie, że ma wiele możliwości, wie, czym mógłby się zajmować. W moim przypadku widzę na przykład takie opcje jak praca w teatrze, tłumaczenie tekstów, czy nawet rozwijanie własnej działalności muzycznej. Jak oceniasz z perspektywy czasu te wybory dotyczące studiów?
Jestem bardzo usatysfakcjonowana. Źle czułabym się, gdybym pod wpływem presji tłumu wybrała coś, co tak naprawdę mnie nie interesuje. Może i byłabym w stanie poradzić sobie na kierunku ścisłym, ale nie czułabym wtedy ani zadowolenia, ani nie wiedziałabym, jak mogę się udoskonalać. Wydaje mi się, że to wcale nie jest tak, że wybór kierunku ścisłego jest tożsamy z dobrą pracą czy z zachwycającą karierą. Jeśli nie wykonuje się czegoś z pasją i poświęceniem, szanse na osiągnięcie sukcesu zdecydowanie maleją. Jak myślisz, jakie osoby powinny zastanowić się nad wyborem studiów humanistycznych? Myślę, że ciężko to jednoznacznie określić. Niektóre osoby o umysłach ścisłych także dobrze odnajdują się w tematach związanych z kulturą i sztuką. Aczkolwiek sądzę, że przy wyborze studiów warto dobrze zastanowić się nad swoją przyszłością. Czasami ktoś może lubić na przykład teatr czy muzea, ale nie na tyle, aby zajmować się tym zawodowo. Warto także zwrócić uwagę na swoje predyspozycje, ocenić, w jakim tempie uczymy się języków, czy jak nam idzie posługiwanie się słowem, czy pisanie tekstów. Myślę, że wszechstronność jest tutaj mile widziana. Czy coś zdziwiło Cię po pójściu na wybrany przez Ciebie kierunek studiów? Negatywnie raczej nic mnie nie zdziwiło, ale byłam bardziej pod wrażeniem tego, jak wiele można zrobić, jeśli się czegoś chce i w jak wielu kierunkach można się rozwijać. W zasadzie na początku może być to trochę stresujące, bo jest to jednak pewnego rodzaju wyzwanie, ale myślę, że po czasie można się do tego bardzo dobrze przyzwyczaić. Mówiąc o wyzwaniu akurat, mam tutaj na myśli to, że aby odnaleźć jakąś satysfakcjonującą ścieżkę w którymś z zawodów humanistycznych, jednak trzeba się czymś wykazać. Jak studia pomagają Ci w rozwijaniu pasji? Myślę, że nauka języków zawsze jest niezwykle wartościowa. Bardzo doceniam to, że mogę dzięki temu poznać wiele nowych i ciekawych osób. Ułatwia mi to podróżowanie. Ja na przykład zajmuję się śpiewem, tak jak już wspominałam, więc myślę, że tutaj łatwiej mi jest zaakcentować czy wymówić wyrazy, tak żeby brzmiały jak najlepiej właśnie po angielsku. Tak samo czytanie książek czy oglądanie filmów w oryginale. Jednak jest to bardzo ciekawe i interesujące. Myślę, że dzięki temu nie musimy bazować na tłumaczeniu i samemu można wywnioskować coś z kontekstu czy ocenić pierwotne brzmienie danych słów. Jak postrzegaliście pozostałe profile w liceum? Początkowo, idąc do liceum, były stereotypy, które się słyszało o różnych profilach, że profil humanistyczny to albo ludzie mocno zaangażowani w historię, albo ludzie, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Osoby z matematyczno-fizycznych kierunków to również bardzo zaangażowane i przeważnie to, że to mężczyźni i dość wyluzowane. A my, jako profil biochemiczny, to osoby sztywne, ambitne, które uparcie tylko dążą do celu. To były stereotypy przed pójściem do liceum. Ale tak prawdę mówiąc, idąc do liceum, to wszystko się rozmyło. I osobiście ja i moja grupa znajomych nie postrzegaliśmy żadnej z klas innej jako gorszej ze względu na profil. Oczywiście częściowo nas było 10 klas, więc nie ze wszystkimi się w ogólnym mniemaniu lubiliśmy, ale nie potępialiśmy żadnej klasy ze względu na profil, wszystkich szanowaliśmy. Tym bardziej, że u nas większość roku to była naprawdę ludzie ambitni, którzy wiedzieli, do czego chcą iść i byli sympatyczni, więc nie postrzegaliśmy ich ani jako jakąś konkurencję, ani jako jakieś zagrożenie, ani jako kogoś, kto byłby od nas w jakikolwiek sposób gorszy.
Chociaż wiem, że część osób w mojej klasie uważało siebie po prostu za to, że skoro jest na takim profilu biologiczno-chemicznym i planuje iść na przykład na medycynę i tyle się uczy, to czuje się lepsza od właściwie wszystkich, a nie tylko od jakiegoś konkretnego profilu. Nasi goście w ciągu tej godziny przedstawili nam wiele interesujących faktów na temat studiowania, a także literatury, która zawsze jednak gdzieś nam towarzyszy. Teraz, kiedy już wiemy, jak wyglądało studiowanie na przestrzeni wieków i jak prezentuje się ono w porównaniu z teraźniejszością, możemy ustosunkować się do krążących stereotypów. Ponadto, dzięki odbytym rozmowom uwidoczniło się wielkie znaczenie edukacji. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie. Audycję prowadziły Aleksandra Pikul i Natalia Kuniec.